Cześć, witajcie! Kasia wita Was z kanału Barwy Życia. Dzisiaj mamy piękną pogodę i drugi dzień przeprowadzki. Po części już jestem tutaj. Wszystko jest w większej ilości przeniesione. Zostało jeszcze parę mebelków w starym mieszkaniu. Za chwilę tam jedziemy. Trzeba to resztę zabrać. Krzesełka już są z salonu. Został mi jeszcze do przewiezienia stół, komody i parę jeszcze rzeczy. Zaraz Wam pokażę, bo już mam kwiatuszki zawieszone. Wczoraj zabrałam kilka, zawiesiłam. Jeden jeszcze niestety nie. Jest bardzo dużo pracy i powiem Wam szczerze, że mam ręce wyciągnięte do ziemi, jestem przemęczona, ale chcę to już dzisiaj przewieźć, a potem po prostu będę miała czas przez święta poukładać. Na razie nie ma żadnych szaf i nie mamy gdzie tego wszystkiego poukładać. U córki wszystko stoi w workach, kartonach. Łóżko oczywiście ma już złożone, ale reszta jest jeszcze w dalekim rozkładzie. Ale po części można powiedzieć, że jestem już dalej niż bliżej początku. No. Powiem Wam szczerze, że przeprowadzki to nie jest moja mocna strona, to jest masakra. Te wszystkie graty, niby wiecie co, nie było aż tego tyle, ale jak się zaczynasz pakować tu, tam, siam, to się robi z tego multum. Nawet bym nie przypuszczyła, że to będą 4-5 kartonów wszystko, a tu się zbierało z 20. No i tak to jest. Jedziemy dalej pracować i przywieźć resztę rzeczy. A to są kartony przygotowane na moje roślinki, żeby je wszystkie zapakować. Tak myślę, że będzie ich za mało. Leon też już przetransportowany. Jego kaktusik, jedzonko, tylko jego brak. Leon, gdzie jesteś? Zobaczcie, córka zapakowała już kartony. Niesamowite, prawda? Ile ona tych kosmetyków ma? Nie przypuszczałam, że aż tak dużo. A teraz wchodzę do mojej córki do pokoju. Łóżko już stoi, nawet zaścieliła, wow. Już sobie tutaj urządza, zobaczcie, pełne parapety. Ale biurko już jest, wow, tego się nie spodziewałam. Nawet lustro jest, i w tym lustrze ja. O, już sobie wietrzy, rolety nawet już sobie podniosła do góry. Może jestem pod wrażeniem. Komódka już też pewnie jest wypełniona ciuszkami albo czymś jeszcze. A tutaj jest cały burdelik. No są ubrania jeszcze. No nie ma szafy, która będzie właśnie w tym kącie stała. Jest tutaj jakiś regalik jeszcze do powieszenia. No jest tego tutaj. No i nawet jakiś obraz. To jest jej tam wymysł. I gdzieś to trzeba będzie po prostu na ścianie powiesić. Pokój. Zobaczcie, jaki pusty, nic nie ma. Wszystko już zabrane, oprócz szafy, która tutaj zostaje. I tu jakaś reklamówka też, nie wiem. Córka zostawiła, stwierdziła, że jednak jest jej niepotrzebne. No i tyle w temacie. Nic. Idźmy teraz, zobaczmy, co się stało w dużym pokoju.
Tutaj również spustoszenie, komody już nie ma, wszystko już zapakowane, roślinek nie ma, niektóre zostają tutaj dla córki. Kanapa, tak jak mówiłam, zostaje, stolik zostaje, fotel zostaje, wszystkie półeczki, które były zawieszane, również zostają. Lampa zostaje, ten mój geret do ćwiczeń zostaje, bo córka powiedziała, że będzie ćwiczyła. Poza tym nic. A te roślinki, które tutaj stoją, idą jeszcze ze mną, także to musi tutaj być. Poza tym balkon, no powiem Wam szczerze, że już dzisiaj nie dam rady. To już po świętach. Przyjadę, zapakuję, jak już będę urządzona u siebie. Będę tęsknić za moim mieszkankiem i za córunią, którą zostawiam tutaj samą. Nie wiem, jak sobie poradzi, ale mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. W końcu nowy rok idzie, nowe osiągnięcia i nowe myśli w głowie będą się rodziły. Trzymam za nią kciuki. Kwiatki! Zobaczcie, jak spakowane pięknie. Wszystko w kartonikach, posortowane. Mam nadzieję, że przeżyją. Chociaż dzisiaj jest 10 stopni, nie powinno być żadnego problemu. Ale wszystko jest już tutaj. Mój cały dobytek jedzie ze mną. To odjeżdża mój samochodzik z moim dobytkiem. Pa, pa! Pa! Po ciężkich przebojach moje komody są już w nowym mieszkanku, ale nie tylko komody. Zobaczcie, to jest tutaj całe pobojowisko, które muszę jeszcze dzisiaj ogarnąć i te rośliny poustawiać. Tam jeszcze na korytarzu stoi witryna, a już pranie jest, stół opanowały worki, a krzesło opanował Leon. Znalazł swoje miejsce tutaj. Halo, panie Leonie. No, bo wczorajszą noc całą przejęczał, przemiałkał, szukał swojego miejsca i nie mógł znaleźć. Ogólnie kwiatki już w połowie już wzięłam i postawiłam. Nie wiem, czy jeszcze coś ucierpiało, bo tego nie mogę powiedzieć, bo jest ich bardzo dużo. Stoją w szufladach jeszcze od komody. Komody są puste. Tutaj również na tych moich stojaczkach stoją te największe kwiaty. Tego mojego filodendrona musiałam niestety trzymać na kolanach, bo inaczej nie szło. Zobaczcie, jest wszystko brudne. Będę musiała oczyścić te rośliny, ale na razie muszę je poustawiać. Ciemna noc już mnie dogoniła. No niestety. Taka polityka, tak się szybko kończy dzień, że nie starcza mi czasu na wszystko. Na korytarzu moja witryna, regał. Powoli ogarniam już kartony. Tutaj jeszcze do powieszenia półeczka, ale dzisiaj nie mogę już wiercić, bo jest za późno. Jestem strasznie wymęczona, wszystko mnie boli po tych noszeniach tych wszystkich mebli. Teraz ogarnę troszeczkę i może... I chyba pójdę spać po prostu, bo trzeba jutro rano wstać. To ja się z Wami żegnam z mojego pięknego nowego mieszkanka. Życzę Wam przyjemnego wieczoru, dzionka. Bo przeważnie moje filmiki wychodzą o godzinie 8 rano, więc miłego dnia, miłego oglądania. Piszcie w komentarzach, jak Wy się przeprowadzaliście, jak to długo trwało.
bo u mnie trwa już 3 dni i zwożę i nie ma końca. No. To do miłego. Cześć!